Jest wniosek o tymczasowy areszt dla Włodzimierza Karpińskiego, sekretarza miasta stołecznego Warszawy. Były minister Skarbu w rządzie Donalda Tuska jest oskarżony o żądanie oraz przejęcie korzyści majątkowej. Przed południem odbyła się konferencja prasowa na warszawskim Ursynowie zapowiedziana przez stołeczny ratusz. Miał w niej uczestniczyć Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy się nie pojawił. Serdecznie dziękujemy za udział w dzisiejszej konferencji prasowej. Wszystko wskazuje na to, że wiceszef platform Obywatelskiej obawiał się pytań dotyczących zatrzymania przez CBA jego najbliższego współpracownika, sekretarza miasta Włodzimierza Karpińskiego. To bezprecedensowe wydarzenie mówi warszawski poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Krajewski. Jest to osoba, która w imieniu prezydenta Warszawy nadzoruje Biuro Gospodarki Odpadami. Afera dotyczy ustawienia kontraktów wartych 600 milionów złotych na utylizację odpadów. Po zatrzymaniu przez CBA Włodzimierz Karpiński został przesłuchany, a prokuratura przedstawiła mu zarzuty i złożyła wniosek do sądu o tymczasowy areszt. Prowadzone śledztwo dotyczy przyjęcia korzyści majątkowych w łącznej kwocie kilku milionów złotych oraz powoływania się na wpływy. Włodzimierz Karpiński był kluczowym ministrem w rządzie Donalda Tuska. Później znalazł pracę w stołecznym ratuszu, gdzie ściśle współpracował z Rafałem Trzaskowskim. Na początku lutego w sprawie został zatrzymany były wiceminister skarbu w rządzie POPSL Rafał Baniak.